Siema, tutaj Juas i zapraszam was na kolejny odcinek serii Bloons TD 6. No i dobra. Red Bloom, czwarty i jak na razie ostatni boss do zrobienia. Także lecimy. Okej, mapka z daleka od brzegu. To jest chyba mapka zaawansowana. No. Poziom średni, standardowy. Dobra, 750, czyli standardowa ilość kasy, tak jak zazwyczaj było. Od pierwszej fali. Odnowienie umiejętności, czyli troszeczkę rzadziej mogę używać umiejętności małpek. Nie mamy pilota i fabryki kolców. Dobra, poza tym wszystko tak jak jest. Jest odblokowany Benjamin, jest. To go bierzemy oczywiście. No i let's go. Tafa grająca jest. No weźmy sobie właśnie losowe utwory, żeby się mieszały, a nie ciągle w tej samej kolejności. Dobra. I tak, start. Chyba ciebie postawić na początku, tutaj gdzieś. Nie wiem, czy to znaczenie. Powiedzmy, że tutaj. No i dobra, zaczynamy. Autostart wyłączamy. Let's go. Najpierw trzeba Benjamina postawić oczywiście. Jest to takie fajne miejsce na tej mapce, gdzie można go postawić. Kurczę, mógłbym tu, ale w sumie tutaj też jest fajne miejsce. Nie mogę go postawić przez tego X-a. Dobra, to tu niech będzie. Też jest idealne miejsce dla niego. Dobra, lecimy sobie dalej. A, na mocne cię ustawmy od razu. Okej, Dreadbloom to jest takim tankiem, można powiedzieć. On ma mnóstwo odporności. Więc trzeba będzie uważać. Ale to spokojnie, dojdziemy jeszcze do niego. O, dobra, na razie to lecimy sobie. To ci odpalmy. Będziemy pierwsze drówka tracić, no ale nie szkodzi. Możemy potracić na razie. Trzeba będzie zaraz pierwszą farmę postawić. O, i tutaj zobaczycie inny sposób na farmienie. Oprócz tych farm bananów, też bardzo fajny. No ale to trochę później. W późniejszych falach, na razie nie. Na razie niech będą te farmy. Okej. Nie wiedziałem, że może wybrać ten sam utwór. Ciekawe. Dobra, chyba trzeba będzie postawić ciebie. Nie wiem, no gdzieś tu. Dobra. Taka farma. Co tam wygląda? Czy będę mógł jeszcze jedną farmę postawić? Czy trzeba będzie kogoś ulepszyć, żeby przejść kolejne fale? Zaraz zobaczymy. Na razie postawmy farmę. No. Już trochę chyba przesadzam. Ulepszmy jeszcze tą, no i dobra, trzeba ciebie w takim razie ulepszyć. Może być problem. Okej. Okay. Zamiast sobie czekać na umiejętność, aż się skończy, to możemy po prostu wyjść i wejść do gry. Umiejętność od razu będzie skończona. A z czemu, przepraszam, jest soundtrack, jakby boss był? Okej, to było dziwne. To był soundtrack, jakby już się boss pojawił. Ciekawe. Zaraz. Juas. Możesz kolejną farmę postawić. Gdzieś tutaj. Fajnie. No, ale czy ja to przeżyję? No tak sobie. I trzeba najpierw ulepszyć inżyniera. Ja to kosztuje 500, a to chyba będę mógł. Wydaje. Jak tu pozbieram trochę kasy. No właśnie, idealnie. Teraz tak fajnie było na pułapkę zebrać, tylko czy...
Ja chcę tą pułapkę teraz. No w sumie to jest dobry moment. No. Zbierajmy, zbierajmy. Ciebie sprzedajmy, nie jesteś nam potrzebny już. Żeby nie rozwala nam blonów, niech wszystko pułapka zbiera. No właśnie. I od razu stawiamy sobie, może na razie nie, jeszcze później, alchemika. To na razie jeszcze nie, po tej rundzie go postawię. Dobra, fajnie. Tylko zaraz, muszę sobie wyjść i wejść, żeby speeda wyłączyć. Patrzcie, znowu muzyka z bossem. Dziwne, czemu? Nie chcę jej słuchać na razie. Kurde. Śmieszne. Tak, postawmy sobie alchemika gdzieś z przodu. Dobra, to może nie możesz sobie zwiększyć zasięgu. Jakoś tu. Okej. No właśnie, bo tutaj o 26 już, 6 rundy już się zaczynają ledy. Nie, normalnie o 28. Dlatego, że jak walczymy z Dreadblunem, to on jeszcze ulepsza niektóre fale. Wszystkie zebry chyba się stają ledami. Tak mi się wydaje. Wszystkie ledy i ceramiki chyba są ufortyfikowane zawsze. Po prostu silniejsze tankowate blony mamy częściej. I niektóre chyba rundy nawet są nowe. Mają więcej ceramików, ledów. Właśnie dlatego jego stawiam, żeby on mi zbierał więcej kasy. Tych wszystkich ledów, fortyfikowanych ledów i tak dalej. Z tego co wiem, tak powinno się robić. Od razu ci dam jeszcze to. Jak jest szansa. O, widzicie, patrzcie. No i git. No i to chyba tyle. Możemy sobie targowiska już robić. Tak jest. Niech będzie. Będziemy mieli dużo kasy od tego alchemika. Widzicie, cały czas ledy są praktycznie, odrastające ledy. Dużo tego będzie. Dlatego na walce z Dreadblunem fajnie mieć tego alchemika wcześniej. Na pewno. A tu są te kamuflaże. No tak, zapomniałem. Dać kogoś najprościej, to chyba będzie ciebie. O. Powinien sobie poradzić sam. Nie wiem, czy jest w dobrym miejscu ustawiony. No dobra, niech będzie tak już. Nie chcę mi się zmieniać co chwila. Jeszcze to targowisko. No i chyba wystarczy. Będziemy już czekać na bossa, jak mi się wydaje. No patrzcie, ile kasy tych wszystkich ledów. Co chwila. Fajnie, fajnie to wygląda. No i dobra, jest 39. Dawaj mi tą kasę. Super. Ja stracę trochę zdrowia, ale szkoda. Ale szkoda, ale nie szkodzi. 24 tysiące, nieźle. No i dobra, Dreadblum.
Red Moon Loon będzie problematyczne. Znaczy tak, na pewno ciebie stawiamy na początku, to na 100%. Może wiecie co, nawet inaczej. Zrobimy sobie. No bo ta, dobra, już niech sobie leci. Dajmy tu wioskę. I dajmy sobie jeszcze... Fabryka kolców chyba będzie tu dobra. Będzie mnie... Nie wiem, czy będzie mnie stać. Tak, na razie tak. Jeszcze mogę... Dużo alchemików dam. Porozstawiam wam. Takich, którzy dają ledy. No właśnie. No i dobra. Patrz, teraz zwykła muzyka. Zamiast ta z bossem jest. Jak śmiesznie. No i dobra, jest i Dreadbloom. No i tak, ogólnie on działa tak, że zmieniają mu się odporności na każdą czaszkę. Na początku musimy zbić jego kamienną tarczę. No i dobra. Teraz możemy go bić, tylko on jest odporny, jak widzicie, na ledy. Znaczy ma odporność ledów. I dodatkowo jest odporny, to jest najważniejsze, na podstawowe małpki. Czyli te wszystkie tutaj nie będą mu zadawać obrażeń. Teraz widzicie, jest odporny na militarny. Na militarne małpki, pfu. I właśnie, po każdej czaszce wyrzuca z siebie specjalne blony. To są kamienne blony. Działają jak bossowie. Mają różne odporności, nie można ich oszołomić chyba, nie można ich zamrozić. I mają dużo zdrowia. I chyba mają te same odporności co Dreadbloom. Tak mi się wydaje. Teraz chyba mają ceramiki. No, są silniejsze. Widać. Dlatego wcześniej rozwaliłem te Rockbloony, a teraz nie, bo mają ceramiki, mają więcej zdrowia. Tam chyba... O kurde, tam przeszły jakieś te. Nie, nie, nie. Podać ciebie na pierwsze. Za każdym razem jak traci czaszkę, to lecą te Rockbloony, te kamienne blony. One są bardzo silne, mają dużo zdrowia. Teraz to przeżyję. Muszę coś zrobić z kamuflażami, bo tam jest dużo kamuflaży z tyłu. Dobra, chyba wiem co postawić. Po prostu, gdzie ty jesteś? Tu. Ciebie. Powinno załatwić sprawę. A, dobra. A niekoniecznie. No dobra, mamy problem, widzę teraz. A mógłbym szybko ciebie sprzedać? Ciebie i postawić tak zona? O właśnie. Bo teraz będzie i tak odporny na magiczne. Zobaczmy, kurde, te kamuflaże przechodzą, no. Ja nie mogę kamuflaże rozwalać. Trzeba tak zona widać, szybko kamuflaże. A teraz, zobaczmy. O, jak ma kamuflaże. A te Rockbloony mogą sobie przejść. One o dziwo zabierają mało zdrowia. Te sobie mogą przejść, nic się nie stanie złego. No, tylko po 5 punktów te pierwsze. Po prostu to są blony, które mają dużo zdrowia i odporności, takie jak Dreadbloom. Ale nie zabierają za dużo zdrowia, na szczęście. Dobra, a bo ty masz ledy, no tak, alchemicy muszą mu dawać tak Zonowi swoją miksturę, żeby on w ogóle mógł go bić. Widzicie, nie może, bo jest odporny na ledy, dopiero po miksturce może. No i ślicznie, na końcu jeszcze był odporny na support. Czyli Dreadbloom, jak widzicie, jest odporny na każdą kategorię po kolei. Najpierw podstawowe, militarne, magiczny i support. I zawsze tak samo będzie. Po każdej czaszce będzie wypuszczał te kamienne blony, które mają dużo zdrowia. Chyba te same odporności.
pod Redbloom. O ile dobrze pamiętam. Także trzeba uważać, to jest tankowaty boss. No i dobrze, teraz wam pokażę, o ile mi się uda, drugą ścieżkę. Farmienia. Będą to piraci. To będzie sobie ich porozstawiać. Jakoś... Tak cię postawmy. Dołem trzeba iść, tylko kurde nie mam. Chyba będzie sobie sprzedać jedną farmę. O, i teraz się uda. Trzecia ścieżka, lecimy. Pozwala nam farmić kasę. Generuje gotówkę w każdej rundzie. Generuje jeszcze więcej kasy. O, i też ma fajny skill pasywny. Jak są mapki w zasięgu tego pirata, to się sprzedają za więcej procent. Nie za 75, tylko za 95 chyba nawet. Albo 85. No i tier 5, handlowe imperium. Daje nam dużo kasy i co najważniejsze, jak mamy 20 kupców, to jeszcze zwiększają się ilości, jakie zdobywamy, pieniędzy. Więc trzeba będzie ich teraz sobie stawiać, tych kupców. Za każdym razem. W sumie dobrze w zasięgu właśnie ciebie. Tylko czy pokonam tą rundę? Chyba nie. Dobra, trzeba będzie coś ulepszyć. Na przykład... No to handlowe imperium. Kurde, może by mi się udało to postawić bez sprzedawania farm. No by było fajnie. No ale załatwię mnie, no. Kurde. No nie. Dobra, to alchemika jeszcze sobie sprzedam. Okej, okay, dajmy ci te ulepszenia. Dobra, i z powrotem alchemika. No i git. Zobaczmy, czy sobie teraz poradzą. Tego skilla teraz. Nie wiedziałem, że aż tyle tu ich jest. Kurde, no. O Boże, zawsze musi być jakiś problem. No nie. A jak będzie więcej piratów? Czy się uda? No, udało się, ale ledwo co. No ale dobra, żyję. O to mi chodziło. Tutaj zwiększymy zasięg. No i dobra, zobaczmy teraz. I tak, musimy sobie budować te trzecie tiery, tych kupców właśnie. Jeszcze nie tych lepszych, na razie kupców. Musimy ich zrobić 20, tyle ile da nam buff, bonus z tego imperium handlowego. Sobie farmimy dalej. Jak sobie poradzicie z ufortyfikowanym mobem? Ja nawet go przebić nie mogę, super. Właśnie, bo jeszcze Dreadbloom ma ufortyfikowane moby, zapomniałem. No kurde. No jak na złość, no. O, rety. Jak na złość. Tu sobie muszę przełączać. Dziwne to jest, że muzyka pojawia, jak mam na losowo. Dobra, w sumie mogę ciebie na chwilę to postawić. Już niech będzie. Teraz. On po prostu nie mogę, no. O! Złapał go! Ostatnim pociskiem, super. Nie wyleciały żadne dzieci, bo Benjamin ma takiego skilla. Jak zhakuje jakąś małpkę, znaczy pfu, małpkę, blona albo sterowca, to dzieci z niej nie wylatują. Po rozwaleniu, super. A, jest jeszcze miejsce. Super. Dobra, to chyba tyle, już nic nie zmieści. W tej obniżce, a to i tak sporo. 8 małpek chyba, git. To teraz z tej strony budujmy.
Widzicie, po każdej rundzie dostajemy kasę. Im więcej będzie tych kupców, tym jeszcze więcej będziemy dostawać. Ale tylko do 20, później już bonusów żadnych nie będzie. Ale i tak warto, chyba. Tyle, ile mamy miejsca, tyle warto. Troszeczkę przeleciało. Ciekawe, że może mi dawać muzykę bossa tutaj, jak sobie ustawiam na losowe, dziwne. I mamy 20, zaraz, jeszcze ten. Fajnie. Super. Jest maksymalny bonus. I teraz to możemy zrobić jeszcze, żeby to ulepszyć. To budować główne rynki. Bo widzicie, dają jeszcze plus 10% do zarobku kupcom. I to się stakuje do 10. Jak mamy 10 rynków głównych, to możemy dać jeszcze plus 100%. Także fajnie. To spróbujmy zrobić. Jak mam 3 tutaj, to akurat chyba. Zróbmy chociaż jeden. A może nawet 2 się uda. Zobaczymy, bo po tej rundzie chciałbym już zbierać kasę. Chociaż ja dużo kasy dostaję z tego, to może zróbmy nawet te 3 wszystkie. Trochę zaryzykuję. Nawet sobie odpalmy automatyczny start. O! A co mi tam, przepraszam, tyle wyleciało? Nie dajcie sobie rady? Nie, no niemożliwe. Come on. Nie może być. Podam wam... A, no tak, bo ty najbliższych tylko ulepszasz. No tak, więc... Dobrze, to dajmy komuś... pocisków więcej może, o. No dobra, trochę lepiej. No i okej, już nie ulepszajmy nic. Zobaczymy, ile ja kasy dostaję po każdej rundzie. Chyba dużo. Jeszcze ciebie trzeba pokonać. Teraz zobaczymy. No, sporo, sporo. Z 11 tysięcy tam widziałem. Raczej spoko. Fajnie, fajni są ci kupcy, bo oni jednocześnie będą nam zarabiać mnóstwo kasy i jednocześnie sami sobie mogą bronić falę. Nie są jacyś mocni niestety, no ale dają radę. Dobra. Tracę trochę życia, ale nie szkodzi. No i okej, Dreadbloom. Pamiętajmy, że jest odporny na każdą małpkę, przynajmniej raz na chwilę, więc musimy mieć przynajmniej dwie małpki z dwóch różnych szkół. Dwóch różnych rodzajów. Więc... postawmy druida. Myślę, awatara. Boże, to nie tu awatara, awatar jest na dole. No tak. Ponoć ten upgrade jest lepszy? Ktoś mi pisał? Tak? Może i tak, faktycznie, nie wiem. Te pioruny to nie wiem, czy chciałbym, szczerze mówiąc. Nie potrzebuję. I dobra, no i tutaj z tej strony zrobimy sobie mada. To trzeba poczekać, żeby kasę zebrać. Nie wiem, czy dążę. Zobaczymy. Chyba zdążę. No, spokojnie, zdążymy. Licznie. Mada tutaj stawię na razie. Chcę sobie kolejną wioskę postawić. Dobra. Możemy cię odblokować, bo chyba dzięki temu dostaję troszeczkę większy atak. A, dobra, co ja robię? Przecież nie rozwalę tych teraz madem, bo są odporne na militarne, no tak. Ile dostanę obrażeń od nich? Po 10. Kurde, nie wiem. A zaraz, czemu ja nie atakowałem tym? Albo na pierwszym go miałem ustawiony. Na mocny go daje. Ciekawe, jak on jest na mocnym, to będzie atakował zawsze kamienne blony, nawet jak boss będzie w pobliżu.
Tak są zaprogramowane, to jest kamienne blony, żeby małpki, które są na mocnym, zawsze je atakowały. Niezależnie jaki inny blon czy sterowiec jest w pobliżu. Bo nie idzie temu druidowi za dobrze. Tak, bo on te kamienne atakuje, nie może atakować Dread Bluna teraz przez to. O Boże, jeszcze 63. fala będzie problemem. No tak. Złą małpkę postawiłem. Trzeba było po prostu postawić ciebie. Ty sobie dasz radę. Fajnie. Ten awatar biedny musi się skupiać na tych kamiennych. O kurde, no patrzcie, no. No tak, bo one są ufortyfikowane. Oczywiście, że tak. Mają więcej zdrowia. No jasne, że tak. To jeszcze więcej dajmy z tyłu. No to może teraz sobie poradzą? No patrzcie, no. Zaraz się wkurzę. Ile ja kasy tracę na to? O Jezus. Dobra, postawię wam tego alchemika, niech będzie. Już zaczyna mnie to wkurzać. Teraz sobie odpalimy skilla. Super. No dobra, w końcu zszedł ten militarny. Ciebie można sprzedać. Nie, co ja zrobiłem? Boże, przecież jest odporny teraz na magiczne. Jakie militarne? Na odwrót zrobiłem w ogóle. Co ja robię? No nie mów, że mi zostało to. No chyba sobie jaja robisz, no. No super. O Boże, co się dzieje? No tam, muszę mu jeszcze dać. No przecież, bo nie może teraz bić. Nie, dobra, zróbmy to od nowa, bo tak to zepsułem, że jakaś masakra. Teraz, o, teraz szybko idzie. No tak, bo dodałem tych druidów i alchemika. No nie dziwne. Tylko teraz będzie problem. No i są odporne na magiczne teraz. Mamy lekki problem. Rock Bloom są gorsze niż Dread Bloom, naprawdę. Serio. O rety. No i znowu jest ta 63. fala nieszczęsna, bo te wszystkie ceramiki jeszcze mają fortyfikację. To jest najgorsze. Dobra, blokuj go tu. Nie mogę wszystkiego naraz zrobić. Nie mogę patrzeć na wszystko naraz. Pierwsze i drugie tiery będą najgorsze, potem już będzie łatwiej. Dobra, jest. Jest support, już powinno być łatwo teraz. Super, ciebie już mogę sprzedać. Mam nadzieję. Fajnie. No nareszcie, trochę spokoju. Teraz mogę spokojnie się porozstawiać. Nie wiem, czy to nie byłoby lepsze. Może i tak. No, zróbmy te czwarte tiery wszędzie. Was mogę posprzedawać tu wszystko. No i dobra.
Jeszcze 5. Ciekawe, czy oni sobie poradzą z tą falą, same łódki. Te łódki teraz dają więcej kasy i szybciej strzelają na tym czwartym tierze, to może sobie dadzą radę. Dobra, jest git. No i dobra, są wszystkie premie, widzicie. 20 kupców, 10 tych targowisk, rynków. Teraz jedyne, co mogę zrobić, to stawiać po prostu ich dalej, żeby całą wodę zapełnić. No jeszcze to w sumie wam mogę dać. Faktycznie. Dobra, no i teraz stawiam sobie tych kupców po całej mapie. Dobra. Ups, przez przypadek zacząłem falę, nie. Okej, ostatnia fala chyba, można zbierać kasę. Po 70 tysięcy dostajemy już co rundę. Dzięki tym kupcom i tym rynkom, jeszcze zbuffowane wszystko, jak się da. Pomieszczę? Pewnie, że pomieszczę. Dobra, tyle starczy. Chcę zobaczyć, ile dostaję. A jeszcze nie zmieści. Okej. Ile dostaję? Jeszcze się nie skończyła runda. 80 tysięcy. Ja to już tego ostatniego tutaj dam. No i dobra. Zbieramy kasę. O, to super. Nie zauważyłem nawet, jak tam uciekły. Trzeba będzie coś postawić. Się tu zmieścić, to dobra. Bądź tu na przyszłość. Dobra, to dam wam więcej tych gorących strzał tutaj. Po prostu. Coś innego. No dobra, w sumie mogę zrobić tego tak zona. Niech sobie będzie. Masz nawet swojego własnego alchemika. Okej. Dużo kamuflaży. Nie ma problemu, zrobimy tak. Dobra. I tak, robimy sobie paragona. A jakiegoś słabego nawet. Nie musi być jakiś super silny. Tego sprzedam po lepszych cenach dzięki tym łódkom. Tylko pamiętajcie, paragon to jest podstawowy, to jest dalej w kategorii podstawowych. Drellblunt będzie na początku odporny na to, więc trzeba coś jeszcze porozstawiać. Na przykład małpkę ninja, trzecią ścieżkę. Zobaczmy, jak to pójdzie. Jeszcze nawet ciebie postawić. Wiecie co? Dobra, jest to losowe. Bo jednak wolę mieć muzykę z bossem, jak jest boss, a nie w jakichś innych falach. To dziwnie brzmi wtedy. Dobra, ten ninja musi rozwalić tą pierwszą warstwę samemu. No i dobra, jest. Gdzie możemy sprzedać ten ninja. No i paragon sobie poradzi zresztą sam. A to fajnie widać, są to odporności u innych małpek. Obrona, odporność, fajne. No i dobra. Mógłbym zrobić Małpiopolis, ale szczerze mówiąc nie ma co, na normalnym poziomie trudności się bawić. Ciebie tu jeszcze postawię. Może nawet wyżej. O, żeś postawił, nie tego co trzeba. Okej.
Dobra, patrzcie, paragon się sprzedaje za 343 teraz. A normalnie... Weźmy go gdzieś poza zasięgiem tych łódek. Sprzedałby się za ile? ...282. Widzicie, jest ogromna różnica. Dobra, szczerze mówiąc... Nie muszę chyba nic stawiać. Tego nie na normalnym poziomie trudności. Na dole postawiłem tego umacniacza, walkę podwodną. Ten boost chyba z inżyniera nie działa na te targowiska. Nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie. Więc dobra, nie ma co. Zbierajmy sobie kasy i to tyle. Dobra, już mam milion, wow. Nieźle, nieźle. Okej, DDT mogą być problemem. Chciałbym ciebie zmienić. Na tą górną chyba, bo nie wiem czy... Nic nie macie, chyba że kamuflaże będę. Nie, kamuflaże są usuwane. Tą podwodną mapkę usuwa. Dodajmy ciebie, permanentny napój. O, teraz zawsze będzie miał bicie ledów, tak zone. Będzie jeszcze silniejszy niż normalnie. Mogę nawet taki fajny trik zrobić. A nie, nie mam pilota. A nie, to nie jest pilot, to jest ten helikopter, czyli dobra. Dać to środkowe. On ma takiego swojego snajpera, którego może chyba wyrzucić. Możemy zrobić coś takiego, przenieść ten permanentny napój. I co ciekawe, buffy tu zostaną, mimo że nie jest w zasięgu. Dopóki go nie usuniemy, to buffy zostaną. Możemy go tak sobie przenosić i dawać wszystkim buffy. To jest ciekawe. A możemy go nawet przecież zaraz. Bo jeszcze jest taka opcja, możemy... A, nie możemy go chwycić. Możemy sobie podnieść jakąś wieżyczkę, małpkę i ją trzymać w tym helikopterze. To jest fajne do ataku. I na pewno ciebie zrobimy. I będziesz spoko. Dobra, dam cię na pierwszy. I muszę jeszcze jakiegoś innego paragona zrobić, no bo ten nie pokona sam, wiadomo. Na przykład ninja. Jakiegoś słabego ninja zróbmy, tak po prostu. Żeby on pokonał pierwszy tier. Jakieś debuffy. Jak Red Bloom będzie odporny na militarny, to te debuffy z tego, ze snajpera dalej będą się nakładać. Też jest warto wiedzieć. Dobra, wystarczy. Pewnie bez tych debuffów spokojnie pójdzie. No i dobra. Wow. Ciebie możemy sprzedać. Ten niech sobie zostanie. On już wszystko sam wykończy. No, bez problemu. I dobra, od razu zbieram kasę dalej na 120. Bo tutaj już pokończone. Przy 120 możemy się pobawić. Ciekawe ile będę miał kasy. No, naprawdę mnóstwo dostajemy z tej metody, widzę. Jak wszystko jest dobrze rozstawione. O, dobra, pokażę wam jak to działa z tym zbieraniem sobie z tego pilota, ścieżkę drugą, innych małpek. A mogę cię podnieść, nie? A nie, przyciągnij i... A, tieru piątego nie mogę. Bo za proste. A tier czwarty? Tier czwarty mogę. O, i teraz jak tu będziemy sobie stać, to to zamrażanie też działa i będzie dawało debuffy. Dostają więcej obrażeń. Fajne. Dobra, sprzedajemy sobie to wszystko, zróbmy sobie miejsce, zrobimy od razu tego. Pirata, paragona.
Ale żeby go zrobić, muszę mieć niestety jeszcze dwóch innych piratów. Pier piąty. Dobra. Niech będzie tu. Wchłonę wszystkie te łódki. 76 stopień, nieźle. Naprawdę nieźle. Dobra, niech chyba sobie sami poradzą wszyscy. Jeszcze ciebie damy. Mogę sobie jeszcze paragonów pobudować. Nawet tych najsłabszych. Czemu nie? Ty tu jesteś jeszcze inżyniera nawet. No i wystarczy. Tak bez problemu to pokonamy, na pewno. Okej, let's go. No, spokojnie. Bez problemu. Teraz będzie trochę gorzej, bo jest odporny na militarne. Ten nawarch nie może bić. Ale jak tylko zejdą militarne, to szybko pójdzie. Jeszcze te wieżyczki inżyniera Paragona, no tak. Zapomniałem, że to istnieje. No i dobra, to tyle. Szybko poszło. Fajnie. Ponad 2 miliony zostało. Licznie. No i dobra. W kolejnym odcinku pewnie elitarny. Pewnie tak. No jak na razie. To by było na tyle. Siema.